Cześć, hej, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko jest u Ciebie dobrze. No i witam Ciebie z filmikiem takim, co powinieneś zrobić, żeby odnaleźć swoją bratnią duszę teraz, niedługo, w najbliższej przyszłości. Masz tutaj trzy opcje, są trzy bransoletki. Jedna jest z kolorowych drewnianek, drewniana. Druga jest z półszlachetnych kamieni czakry. Tu są czakry i drzewko życia. I tutaj jest bransoletka czarna z kamieni. Wybierz, która Ci najbardziej odpowiada, która Ci się podoba, która Ci przyciąga. Jeżeli potrzebujesz dużo czasu, to włącz pauzę. Niech to będzie dobra decyzja. A ja za chwilę te zaczynam. Z kolorowych drewienek, to tutaj będą dla Ciebie karty. Zaraz potasujemy i zobaczymy, co należy zrobić, żebyś poznała swoją bratnią duszę, żebyś spotkała jak najszybciej tą bratnią duszę. Co należy zrobić? Co należy zrobić w tym przypadku? Jeżeli to jest Twoja bransoletka i ją wybrałeś, zaraz dostaniesz odpowiedź. Co należy zrobić, żeby zaprosić swoją bratnią duszę do swojego życia? Żeby ona się pojawiła, żeby stanęła na Twojej drodze, żebyś ją poznał. Co powinieneś zrobić? Co powinieneś zrobić, jeśli chodzi o swoją bratnią duszę? Co powinieneś zrobić, jeśli chodzi o bratnią duszę? Co powinieneś zrobić? Dziwny ukos. W którą stronę mam układać? Ok, co powinieneś zrobić? Sporo mieczy. I teraz tak, następna talia. Jak rozbudzić szósty zmysł. I wybierzemy tutaj kartę, która wypadnie dla Ciebie, do tej historii. I to jest tak. I'm sorry, że tak rozwaliłam. Już poprawiam. I tutaj to są Twoje karty. I zobaczcie, jak koślawo. Jak nie wiem, ta kamerka jakoś się w nie ustawiłam. Jak robię tutaj, w pionie, to tam wchodzi krzywo. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Co należy zrobić, żeby poznać to Twoją bratnią duszę? Zauważ, że same tu są miecze. Jest dwójka mieczy, jest dziesiątka mieczy, jest szóstka mieczy. Z tych wszystkich mieczy to ta ostatnia jest pozytywne. Te niekoniecznie, chociaż ta też daje nam... fajnie, że one, wiesz co, jak się użyły w takim schemacie. Z tym, że z tych wszystkich dla mnie ta jest najbardziej negatywną kartą. Ta średnio, a ta najlepsza. To zobacz, jak pięknie się użyło. Żeby one leżały inaczej, tworzyłyby zupełnie inną historię. One leżą tak, że tu jest problem, tu tak wychodzę z problemu, no i tu już naprawdę wyszłam. To jest fajne, to mi się bardzo podoba. I teraz tak, co należy zrobić, żeby tu Twoją bratnią duszę poznać? Po pierwsze, jeżeli tutaj tak dużo myślisz i w tej karcie ta karta pokazuje problem największy, to że myślisz, ale nie wszystkie okazje, nie widzisz swojego życia, wszystkich sytuacji tak, jakie są. Widzisz je tak jak przez jakąś woalkę. Tak jakbyś patrzył, oglądał może film, swoje życie w telewizji. Przychodzą takie kadry, płyną, to sobie tak patrzysz. Trochę tak jakbyś był bierny. I teraz tak, w tej karcie, co mógłbyś zrobić? Na początek ocenić swoje życie, odrzucić negatywny sposób myślenia, czarnowidzenie, chciałam powiedzieć, czarnowidzenie, czarnomyślenie i spojrzeć, jak jest, realistycznie, bez oceniania, bez głębszego analizowania. Najpierw spójrz na swoje życie, okej? Się rozejrzyj wszędzie naokoło, kto Cię otacza, co, jak to wygląda wszystko i później będziesz widział pewne rzeczy, których nie widzisz teraz. Może nie jesteś we właściwym miejscu, może... Ja myślę, że to jest problem. O, tutaj w tej karcie to jedyna by wystarczyła. Może nie jesteś w właściwym miejscu, może z właściwymi ludźmi, może nie robisz to, co powinieneś, może gdy spojrzysz na swoje życie
prosto, bez ubarwiania, tak, niepotrzebnego, bez, na przykład ktoś dla ciebie mówi, twoja przyjaciółka, że zobacz, coś jest beznadziejne w twoim życiu, a to wiesz, co ty gadasz, mówię, jestem zadowolona, ale przychodzisz do domu i płaczesz pod łóżkę, no nie jesteś zadowolona, siebie okłamujesz, okłamujesz przyjaciółkę, może jak spojrzysz tak realnie na swoje życie, zobaczysz pewne rzeczy, których udajesz, że nie ma, a może one stanowią problem, bo tutaj próbujesz podjąć jakąś decyzję, ale ty tej decyzji nie podejmujesz, smucisz się, myśli masz smutne, wiesz, że trzeba zadziałać, ale nie wiesz, w którym kierunku, czy masz coś odciąć, czy coś zostawić, raczej wolisz o tym za dużo, może nie myśleć, te myśli same przychodzą do ciebie do głowy. Nie to, że ty analizujesz i ponieważ to jest ważne. Nie, to nie jest tak. Ja czuję, że to dla ciebie ważne by było, gdybyś ty spróbował wyjść z tej sytuacji. Teraz ta sytuacja cię przygniata w tych myślach. Ona po prostu sama do ciebie przychodzi do głowy i ty tak jakbyś musiał myśleć, nie możesz wyrzucić tego z głowy, ale nie wiesz, co masz zrobić. Musi być jakaś sytuacja. Nie wiem, nie jesteś zadowolony z miejsca, w którym żyjesz, z ludźmi, z którymi jesteś, cokolwiek. Jest coś, co tak naprawdę może przed sobą, przed ludźmi udajesz, że tego nie ma, ale gdy zostajesz sam na sam w ciszy, to zamiast sobie cieszyć się ciszą, to przychodzą wtedy te myśli. Może sam ich nie zapraszasz, one po prostu są złośliwe, one same przychodzą. I to najpierw musisz tą sytuację naprawić u siebie. Że im przyjdzie do ciebie bratnia dusza i dzięki niej poczujesz się lepiej, tak? Wiesz, tutaj powiem ci, że bratnia dusza. Chodzi mi tak najbardziej, może to być relacja jak najbardziej romantyczna, ale bratnia dusza, ktoś, kto przyjdzie do twojego życia, ci pomoże. Pomożecie sobie nawzajem, bo to jest bratnia dusza, tak? Gdyby ta bratnia dusza była u ciebie w rodzinie, na przykład twój syn, twoja córka, to po co byś miał zapraszać, chyba że wewnętrznie blokujesz się na tę osobę, nie możecie sobie nawzajem pomóc. Ale może to być bratnia dusza jako przyjaciel, przyjaciółka, potencjalny mąż, ktokolwiek, ktoś, dzięki komu życie będzie łatwiejsze. To znaczy, że zanim ona przyjdzie, ty musisz sobą tutaj poradzić, bo tu jest problem. Potem jak zobaczysz, jaki jest problem, staniesz twarzą w twarz z problemem, nie będziesz musiał dłużej się zastanawiać, żebyś już wiedział, jak to wygląda i co należy zrobić z nim, wtedy staniesz z kolan. Bo tutaj masz dziesiątkę mieczy, to znaczy życie ci powbijało te ostrza, no nie możesz w takiej pozycji być, no bo tutaj zmarniejesz, bez jedzenia, bez picia. Trzeba wstać, mimo bólu. To znaczy, mimo tego bólu będziesz musiał coś tam zostawić, wstać. Odrzucasz coś, coś, co naprawdę jest złe dla ciebie. To jest złe, nie ma czego żałować. Toksyczne, złe, i to tylko cierpisz przez to. To po co ty to w ogóle masz tak naprawdę? I teraz karta pokazuje następna ruszyć. Ta karta jest zawsze wybieramy nowy kierunek drogi. U ciebie, jak widzisz sam, jest proste. Masz po prostu pozbyć się czegoś, by spotkać swoją bratnią duszę, pozbyć się czegoś, co jest złe. A ty sam potrafisz ocenić, co jest złe w twoim życiu. Gdy pomyślisz o swoim życiu, o wszystkich ludziach, sytuacjach, o wszystkim, to zobacz, kiedy się uśmiechasz, a kiedy masz zaciśniętą minę. To znaczy, że chyba ta sytuacja nie jest dla ciebie dobra. Bo gdyby była dobra, to czemu byś się denerwował? To tą sytuację widocznie trzeba zmienić. Tą osobę, podziękować jej, tak? Pokazać jej drzwi albo coś. No coś, o coś takiego chodzi, bo tutaj ta karta pokazuje ruch. No tu trzeba ruszyć już. Tu nie czas teraz się zastanawiać, tu czas jest właśnie na ruch. Zobacz, w tych wszystkich kartach, karta, która mówi, jak rozbudzić twój szósty zmysł, żebyś bardziej może wiedział, o co chodzi, to wystarczy, że pozostaniesz sobą. Tylko pamiętaj, nie masz być kimś innym, a sobą. Bo jeżeli ty zrozumiesz pozostanie sobą tym, że mam nie zmieniać się, a do tej pory żyłeś na dyktando innych, nie byłeś sobą, tylko zadowalałeś, nie wiem, babcię, dziewczynę, to nie byłeś sobą, mi chodzi, pozostań z sobą, jaki jesteś. Jeżeli nie byłeś, no to musisz być sobą. To zależy, czy jesteś tym sobą, czy nie jesteś. I wtedy dopiero poznasz bratnią duszę. Powoli nabieraj powietrza przez nos i wypuść je przez usta. Skup się na własnym ciele. Im więcej będziesz miał tej dobrej energii, świeżej energii, tym bardziej będziesz odczuwać, co ci tak naprawdę potrzebne jest w życiu. Przez oddychanie. Ja myślę, że przez oddychanie. Koncentruj się na własnej duszy, no bo ty to jesteś w środku duszy, nie chodzi o ciało. Pozwól samodzielnie
tak jakbyś sam z duszy zajął się własnymi problemami, nie ktoś inny. Swoją metodą. Odseperuj, tak jakby, jak to po polsku się nazywa, separacja. Odseperuj się tak jakby od właśnie tych emocji, jak postrzegasz na przykład otoczenie, ludzi, wszystko. Spróbuj być jednostką, tak? Takim tylko ty. I wtedy ja myślę, że dużo rzeczy zrozumiesz. Ja myślę, że niektóre rzeczy dla ciebie są za trudne, żeby podjąć decyzję, a ja myślę, że jak podejmiesz tak ze swojego wnętrza, z duszy, to przynajmniej będziesz wiedział, o co chodzi. Nie wiem, czy od razu to dla ciebie będzie łatwo coś wyeliminować, a co zostawić, coś pozmieniać, ale początek zawsze jest w tobie i zawsze należy zrobić ten pierwszy krok, tak? Bo każda osoba doświadcza wszystkiego, tak? Sześcioma zmysłami. I wyczuwamy wtedy wibracje osób innych, zwierząt, tak? Ale też swoje własne, a tutaj powinieneś w tym wszystkim to się zająć właśnie sobą. Żeby tak się wyizolować troszeczkę od tego wszystkiego. Znaleźć takie na swoje emocje jakieś takie lekarstwo. A tym lekarstwem jakby było takie pozostanie gdzieś na uboczu na chwilkę i przemyślenie. Myślę, że ty sam musisz podjąć tę decyzję. Tutaj jakby nikt nie pomoże ci, myślę. Może ktoś mądry dać ci może jeszcze jakąś radę albo pokazać. Ale odpowiedzi są wszystkie w tobie już. Już wszystkie są w tobie. I wtedy dopiero przyjdzie bratnia dusza, gdy ty będziesz wolny od jakichś zmartwień. Od tych zmartwień, które są tutaj. Tutaj nawet od dołu mamy kartę siódemki mieczy. Mówię, sporo tych mieczy jak dla ciebie. Jak na jeden rozkład, to nieciekawa sytuacja. Ja myślę, że musisz po prostu ją zmienić. Wtedy dopiero przyjdzie do twojego życia bratnia dusza. I następny. Następny. O, co ja robię? Nie tu do karty kładę. Następną bransoletką jest ta z czakrami, z wzorcem życia. O, i teraz zobaczymy dla ciebie. Te karty oczyszczę. I zobaczymy, co ty powinnaś zrobić, żeby ta twoja bratnia dusza pojawiła się w twoim życiu. Żeby spotkać się, zaprosić. Może są jakieś blokady, może coś jest w twoim życiu, przez co ta bratnia dusza się nie pojawia. Może gdy wyeliminujesz to, ona się wtedy pojawi, poznasz ją, albo dostrzeżesz ją. O, może ona jest, tylko jej nie dostrzegasz. Co należy zrobić? No, proszę bardzo. Masz 8 denarów. To znaczy, że trzeba nad tym pracować. Oczywiście nikt nigdy w życiu nie powiedział, że trzeba się poddać. Ale ja te karty chcę wyjąć. Jesteś blisko. Jesteś blisko. Co należy zrobić? Co należy zrobić? Co należy zrobić, żeby tą bratnią duszę poznać? Ona wygląda tak, jakby ona była blisko. Ja myślę, że ona jest w twoim życiu. To jest ktoś, kto zawsze, nie wiem, czy wierzysz w reinkarnację, bo może abstrakcyjnie dla ciebie to zabrzmieć, ale ktoś, kto rodził z tobą się, może już w kilku wcieleniach, niekoniecznie w ostatnim twoim, ani ty niekoniecznie narodziłaś w ostatnim wcieleniu tej osoby, tak? Ale wy już się spotkaliście kilka wcieleń. I oczywiście, że ta osoba jest już gdzieś. Ale ja bym chciała jednak, żeby jakaś karta wypadła samodzielnie dla ciebie. Co należy zrobić, żebyś poznała swoją bratnią duszę? Rozpoznała, ja bym powiedziała to tak tu. Rozpoznała, nie poznała. Bo ona jest już. Na pewno jest. Pięknie wygląda z tymi kwiatkami błękitnymi, które jak się zastanawiałam, jak oni je robią tak sztucznie, że one są takie błękitne. Aż mi szkoda, jak się zrobiło, bo widzę, że nawet listki im pomalowali. To są żywe kwiaty, tak, te margarytki.
Ale one wyglądają tak jakby malowane. Nie wiem, czy oni jakoś je tam w sztuczny sposób mutują, ale niekoniecznie mi się to podoba, że tak ingerują w przyrodę. Dobra, słuchajcie, kto wybrał bransoletkę z drzewkiem życia? Co ty należy zrobić? Jak mówię do ciebie, ta osoba jest. Ja myślę, że to, wiem, w każdym wcieleniu możemy spotkać kilka bliźniaków. Kilka bliźniaków. Nie w sensie bliźniaczy płomień, tylko bratnia dusza. Chodzi w sensie bratnia dusza, ten bliźniak, tak? Nie bliźniaczy płomień. Nie ten bliźniak. Chodzi mi, że bratnich dusz, tak? Możemy poznać kilku. Albo jedną, ale może być i więcej. No bo zawsze ktoś tam się znajdzie, dzięki komu jest nam lepiej. I kogo my wyciągamy z jakiegoś dołka. I wspieramy siebie, dużo uczymy, się cieszymy z swoją obecnością. Jest nam tak dobrze, się czujemy tak, jakbyśmy znali się od zawsze. Zawsze jest dobrze. Bratnim duszom jest zawsze razem dobrze. Nigdy siebie nie krzywdzą. To znaczy, że ta osoba jest w twoim życiu już, tylko ty chyba jej nie dostrzegasz. A może wiesz, kto to jest? Może ci się nie podobał na wizualnie? Bo gdybyś na przykład był osobą, która bardzo baczną uwagę zwraca na to, jak ktoś wygląda, tak? A ta osoba by była nie w twoim typie. Na przykład byłby to... Na przykład nie lubisz... nie chcę nikogo urazić. Ja tak szukam słowa, żeby nie urazić nikogo. Na przykład nie lubisz kogoś o imieniu Ela. O, teraz nikogo nie urażę. Dobrze siebie. A znasz kogoś Elę i już od razu te imię ci się nie podoba. A to mogłaby być twoja bratnia dusza. To znaczy, że może to być osoba, która odbiega od tego, co ty lubisz, ale to nie znaczy, że nie byłoby świetnie, bo może to była najlepsza przyjaciółka twoja, która by ci w wielu rzeczach pomogła, tak? Za to może ty się czymś innym sugerujesz, patrzysz na coś innego, a ta osoba, czy ci wizualnie się nie podoba, może z tego powodu nie wiesz, ale jest ona w twoim życiu, jest ona w twoim życiu. Gdy pomyślisz głębiej, to ty to dostrzeżesz. Co należy zrobić? Jedyną rzeczą, co ty musisz zrobić, to ćwiczyć wibracje i to jest to odpowiedź. I tu tak samo karta kapłana, tak samo karta ósemki denarów, one mówią wszystkie te karty, że obierz dobrą drogą, a drogą dobrą do rozpoznania twojej bratniej duszy w twoim otoczeniu, to jest ćwiczenie wibracji. W inny sposób tego nie zobaczysz, bo mówię, ta osoba może nie podobać ci się. A jeżeli ty jesteś na przykład, powiedzmy, kobieta czy mężczyzna, który zwraca uwagę bardzo na ciało, tak, musi być piękne, umięśnione, błyszczące i wszystko, rzęsy tam doczepione, tak, cycki zrobione, wszystko. Twoja bratnia dusza, no niestety, nie wygląda tak. To ty niekoniecznie się zainteresujesz, prawda? A może to być ta osoba. A może to by była osoba, która bardzo dużo by zmieniła w twoim życiu. Bardzo dużo, gdybyś na przykład pozwolił do tej osoby dotrzeć. Może byście siebie w jakiś sposób wsparli albo pomogli w czymś. Pamiętaj, że bratnia dusza zawsze nam w czymś pomaga. A może z tej skorupy byś na przykład coś tam wyciągnął i ta osoba zaczęła też by chcieć ćwiczyć. Za chwilę by ci się spodobała, bo ty byś się zmotywował. A ty przy niej byś dostrzegł inne rzeczy. Na przykład może więcej byś patrzył na przykład przez inny pryzmat na przykład na naturę. Nie tylko zrobieniem czegoś na glans, cacy, tam podniesieniem pośladków, ale byś patrzył jako na świat inaczej, bardziej delikatnie dzięki tej bratniej duszy, bo po to bratnie dusze nam są w naszym życiu, żeby nam coś pokazać, ułatwić, żebyśmy się cieszyli, byli szczęśliwi i się uśmiechali, bo zawsze się uśmiechamy przy bratniej duszy. Kto wie, bo dlaczego ja tak mówię? Bo mi się wydaje, że nie każdy wie do końca, kto to jest i się zastanawiam, dlaczego nie wiesz? Szukam tutaj problemu w tym. I czasami problemem jest to, że może odbiegać od jakiegoś standardu twojego. Dlatego ja tak weszłam na tą dziwną historię, co się znawiasz. Skąd ta historia? Z tyłka wzięta. Ale jest po coś, bo czuję, że ta osoba jest. Jeżeli będziesz ćwiczyć wibracje, to ty tą osobę rozpoznasz bez większych problemów. Na razie nie wiesz, bo jesteś może... Nie jesteś w tej wibracji, co ta osoba wibruje. Może ona wibruje wyżej, a ty wibrujesz niżej, albo ty niżej, żebyś się nie obraził. Nie wibrujecie tak samo. Możesz oczywiście iść naprzód i spotkasz różnych fajnych ludzi, ale potrzebujesz tutaj, w tej karcie uziemienia, tak? Wróć na ziemię, bo na ziemię wrócić to być bardziej tu i teraz
i skąd się wywodzimy, a jeżeli wracamy na Ziemię, to dostrzegamy inne rzeczy też, bo tak naprawdę, jeżeli rodzimy się, wychodzimy, powiedzmy, z jakiegoś jądra, tak, to jesteśmy blisko bardzo natury, a te wibracje, które masz ćwiczyć, mają być bliżej natury. Może przez politykę, przez pieniądze, przez jakąś zachłanność nie wibrujesz tak samo jak ta osoba, a może nawet nie chodzi, że nie wibrujesz, tylko po prostu może jesteś zajęty myślami czymś innym i takiego czegoś zwykłego nie widzisz. A może ta osoba jest zwykła bardzo i ty może jej nie dostrzegasz. I teraz usuwaj przeszkody, które nieświadomie sam sobie stawiasz na drodze, tak? Twój mózg, tak można powiedzieć, jakby pracował na kilka zmian. Dusza potrafi się czasami oddalić od ciała. I teraz musisz ćwiczyć te wibracje, wyciszyć wszystkie hałasy, które żyją w twojej głowie i przywołać swoją duszę tam, gdzie jest jej miejsce. Dopiero usłyszysz może głosy przewodników, aniołów. Może wtedy zobaczysz tą bratnią duszę. A jak ćwiczyć wibracje, to na pewno znajdziesz jakiś sposób. Najpierw trzeba odejść od wszystkich zmartwień, wszystkich problemów, bo wiesz, jak głowa potrafi nam tworzyć historię, a nie możemy w tym momencie za bardzo myśleć o przyziemnych rzeczach. A tak jak nasz mózg pracuje na 3 zmiany, no to kiedy my mamy zająć się wibracjami, prawda? Ja myślę, że jak zajmiesz się wibracjami, to wtedy przyjdzie do ciebie ta twoja bratnia dusza, która ci jest jak najbardziej wskazana, no bo po coś oglądasz ten film. Potrzebny ci jest ktoś, kto cię będzie rozumiał, dosłownie rozumiał, nie udawał, bo ta osoba będzie cię rozumiała. Także życzę wszystkiego fajnego i przejdziemy sobie do trzeciej bransoletki, która jest z czarnych kamieni. I teraz tak, to włożymy tu, to weźmiemy tam. I ostatnia bransoletka. I teraz dzieje są karty. I tak. Co powinieneś zrobić, żeby w twoim życiu pojawiła się bratnia dusza? Żeby ona przyszła w całej całości, żebyś ją spotkał albo rozpoznał. A czy spotkał, czy rozpoznał, to karty nam pokażą. To w zależności, czy ona jest w twoim życiu, czy jeszcze musisz ją odnaleźć. I dla tych wszystkich, którzy wybrali bransoletkę z czarnych kamieni, bardzo bym prosiła karty. Co należy zrobić w twoim wypadku, żeby ta bratnia dusza pojawiła się? Zauważyliście, że wszędzie są myśli? Działanie? Co należy zrobić, żeby ta bratnia dusza się pojawiła w twoim życiu? I jeszcze karty. Jak rozbudzić szósty zmysł? Jedną kartę proszę, która wypadnie tutaj do tej historii. I dziękuję bardzo. I teraz tak. Na pewno musisz przemyśleć pewne rzeczy. Znowu myśli. No, wszędzie są te myśli. No bo fakt, jeżeli teraz siedzimy, rozmawiamy, no to też myślimy, tak? Ja myślę o historii, którą tutaj widzę, a ty myślisz o tym, co ja mówię. No to myślimy, tak? No faktycznie, musisz przemyśleć, podjąć działania, ale w sposób taki, powiem ci, waleczny, jakbyś walczył o siebie, tak? Nie kierował się za bardzo tutaj przyzwyczajeniem, tylko bardziej to, co jest dobre dla ciebie, tak? I brnął tam, mimo wszystko. Jeżeli czujesz, że gdzieś jesteś wypalony, gdzieś już coś się skończyło, no to wypadałoby już to zostawić, bo jeżeli, tak jak w małym księciu, radził lis dla małego księcia w tej historii, tak? W tej bajce. Jeżeli pomyślałeś, żeby zostawić, to zostaw. Jeżeli już przychodzi w życiu człowieka moment, kiedy myślimy, żeby coś zostawić, tu już nie ma co za bardzo się zastanawiać. Ta sama myśl daje nam dużo do myślenia, tak? Bo tak samo jak w związku, jeżeli kochasz, tak jak kochasz dzieci naturalnie, to je kochasz. Wy się nie zastanawiasz, czy ty je kochasz. Ty wiesz, ty czujesz, tak? Obudzą cię w nocy, ty będziesz to wiedzieć. A jeżeli jesteś w jakiejś przyjaźni, w czymś i ty myślisz, czy my jesteśmy przyjaciółmi, czy tę osobę lubię, czy ja ją kocham i zaczynasz coraz bardziej o tym myśleć, no to raczej to już dawno się skończyło coś. Bo gdy coś jest,
to człowiek nie ma potrzeby o tym wcale myśleć. Tak samo jest tutaj. Tu widzę, że od czegoś musisz odejść. Gdzieś tam żywiłeś do czegoś, do sytuacji, do ludzi, jakieś uczucia. I ty tam jeszcze jesteś. Ale karta mówi, żeby już od tego odejść, bo ty od dawna już się chudziło. Ty już dawno ci tam nie ma żadnych emocji ani uczuć. Ty najpierw musisz przemyśleć i wiedzieć, od czego masz odejść, jakie zmiany dokonać w swoim życiu i pokierować się potem dopiero sercem. Potem, nie teraz, bo najpierw ty musisz dokonać zmian. Jeśli ty te serce, ta karta wyprzedzi tu, żeby to zobaczyć, jak te karty się zamienią, będzie zupełnie inna historia. Wtedy by była inna historia, że najpierw kierujesz się sercem i tak, masz tak naprawdę się ochłodziło gdzieś, nie czujesz miłości do czegoś. Ale kierujesz się sercem, a serce zaczyna ci podpowiadać, co ty mówisz, tam na pewno jeszcze coś się tli i ty zaczynasz czuwać wyrzuty sumienia. I znowu dajesz szansę temu czemuś, co tak naprawdę wróci za rok znowu tego samego punktu. Bo widocznie to już czas na nową drogę. I zobacz, że to była inna historia, dlatego ta karta leży później. Najpierw masz przemyśleć, podjąć decyzję działania, odejść skądś, skąd już odchodzisz od dawna, tylko fizycznie już odejść, bo najpierw to odchodziłeś uczuciowo, emocjonalnie się oddalałeś. Teraz masz już to zrobić. I potem się pokierować z sercu. Zobacz, jaka fajna jest historia. Jesteś na przykład na jakiejś... w jakimś mieście, w Londynie. Kiedyś kochałeś ten Londyn i tak naprawdę zrobiłeś tam karierę. Było świetnie. Ale za jakiś czas zaczęło cię wszystko tam drażnić. Ludzie, tłumy, te mrówki wszędzie, tak? I myślisz, że już tam jest, tam już nie ma dla ciebie miejsca. Już po prostu nawet sam próbujesz znaleźć jakiś pozytyw w tej sytuacji, ale nie widzisz. I czym dalej żyjesz, tym jesteś bardziej niezadowolony. Nieciekawie to wygląda, kiedy każdego ranka się budzisz i za każdym razem widzisz za oknem Londyn, którego nie lubisz. No pomyśl sobie to uczucie. A marzy ci się zielona łąka. To co byś doradził dla swojego dziecka albo przyjaciela? Zostaw to. Myśl o swoich marzeniach i pójdź tam, gdzie cię ciągnie serce. No i tak, zostawiasz ten Londyn, pomyślałeś najpierw, zostawiłeś ten Londyn i wtedy, gdy jesteś już poza nim, zaczynasz czuć, siadasz w miejscu, do którego cię ciągnęło i wtedy dajesz do odczucia swojej, żeby zaczęła właśnie jakby czuć duszą, wnętrzem, sercem. Cokolwiek tam mamy w środku, tak? Od środka, nie głową. I wtedy może zrozumiesz, gdzie jest twoje miejsce. Już wtedy może nie wrócisz do Londynu. Może wrócisz, kto wie. Ale musisz najpierw tak podjąć, żeby poczuć wolność od tego, tak? Wtedy się dopiero pokierować. I wtedy dopiero znajdziesz rozwiązanie. Może ta twoja dusza nie jest blisko ciebie. O to chciałam powiedzieć, tak? Bo do tego idziemy. Twoja dusza, nie musisz jej zauważyć, bo jej nie ma tam, gdzie ty jesteś. Tutaj widzę, że najpierw musisz od czegoś odejść, coś zostawić, żeby dopiero ona miała szansę się pojawić, żebyś ty mógł ją zobaczyć, poznać i żeby ona wkroczyła w twoje życie. Twoje wibracje pomagają w dostrojeniu się do tego rytmu, tak? Do tego rytmu, którym ty idziesz. Pomogą się, nie martw. I tak naprawdę musisz podążać tam, gdzie prowadzi cię albo ci pokazuje strzałko odczucie z wewnątrz, twoja dusza, gdzie ci pokazuje jaki kierunek. Ty masz tamtędy iść, nie umysł. Bo do tego właśnie doszłeś, tak? I tak naprawdę myślę, że dostrzeżesz wtedy tę osobę. Bo tak naprawdę wyszkolone są jakieś istoty, tak? Które... postrzegamy. Czy ty na pewno wszystko wszystkimi zmysłami postrzegasz w swoim życiu? 6 zmysłami? Bo w twoim wypadku musisz ćwiczyć zdolności parapsychiczne, żeby właśnie ta bratnia dusza się pojawiła, żeby się spotkał. Wyobrażać sobie, co potrzebujesz, a potrzebujesz bratniej duszy. Skupić się na tym, całą swoją uwagę. Jeżeli jakiś problem, to załatwić ten problem i potem znaleźć to rozwiązanie. Ja myślę, że musisz postrzegać swoje życie, tak? Jakby trzecim okiem, za pomocą trzeciego oka. Tak czuję, bo tylko dostrzegamy rozwiązanie. Trzecie oko jest między brwiami, tak? Gdy zamkniemy oczy swoje naturalne, to wtedy ze środka widzimy coś.
trzecim okiem dostrzegamy pewne rzeczy. Najpierw dostrzegamy w sobie, potem na zewnątrz. Ale jak sam widzisz, że poznać swoją bratnią duszę, musisz coś zmienić. Potem ona dopiero się pojawi. Ale myślę, że ona też jest w jakiś sposób ukryta, skoro musisz jej szukać, dostrzegać, prawda? Ale ciekawa zmiana i myślę, że bardzo interesujące rozkłady. Także życzę Ci wszystkiego najlepszego.